estrady, to ja wielkiej sławy. I niech mi kto raz powie, niech powie nie, zniszczę potęgę. Bo ja na występie, tuż władcą jestem. Każdy to wie, każdy wie, oh yeah, każdy wie. Moja nieszczęsna, mój... Dobra, ale trochę zagraj, wiesz. O, ja nieszczęsna! Zrób tak, krok. Jestem gwiazdorem, tłumów idolem, szokuję wszystkich. Mój styl i wdzięk. Ja jeszcze uczestniczę w mszy na siłowni w intencji szybkiego przerostu mięśni, po czym wyprowadzam sąsiadki na spacer, które niepostrzeżenie rozbiegają się po osiedlu w pogonie za trzema panami Zbyszkami przebranymi w kocie futra. Ja już mówię raczej do siebie, panie, wybacz, że się oddalę. 8 czerwca lodowisko w Nadrybiu gazowym miało miejsce. 8 czerwca lodowisko w Nadrybiu miało miejsce. Ja? I to jaki piękny ja! Ach. Idąc ulicą nie muszę wyjmować lusterek, no przecież są witryny sklepowe, w których mogę się przyglądać. Gdzie nie spojrzę ja? 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 Z papierosem? Ja, odbierający nagrodę? Naprawdę to dla mnie? Nie spodziewałem się, Teresa! Może w kobiecych żyłach krew. Jestem kochany i pożądany, dziewczyny łakną wydatnych mych ust. Janek Szymanek, tak. A z jakich ról mają pana ludzie kojarzyć? No cóż, no grałem w Na dobre i na złe pacjenta, który nie przeżył operacji. A w Klanie odegrałem śmiertelną ofiarę wypadku drogowego. Potrącił mnie sam taksówkarz Ryszard. Ale Oliwa Sprawiedliwa, on też już nie żyje. Panie Szymanowski, Szymanowski to jednak inna liga, prawda? Tak. Fascynuje pana śmierć. Robię co mogę, by być Bogiem kobiet. A one dla mnie srożą swój biust. Dla ciebie, Misiaczku. Za cewnika. Tereso, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czas zatrzymać. Świetnie. Dziękuję bardzo. Już mija. A ja na swych biodrach paznoty noszę.